Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu oczekiwany, długo oczekiwany odcinek z malowania Ursusa. Jak widzicie, już jest rozłożony z powrotem na części pierwsze, że tak powiem, odtłuszczony, wymyty i pozaklejane różne tutaj przewodziki, które nie odkręcałem specjalnie, no niepotrzebnie po prostu. I co? No i będziemy malować. Rozrabiam sobie farbę właśnie. Farba z granitu z firmy Zenox. Kolor RAL 7042. Taki szary będzie. Właśnie rozrabiam. Do tego pójdzie utwardzacz. I jeszcze rozpuszczalnik, rozcieńczalnik też z firmy Granit. No, malowałem już dużo razy tymi farbami. Jestem z tych farb zadowolony, także czemu nie? O kurde, czemu nie pomalować Ursusa takimi farbami? No nie tak? Także właśnie ja sobie rozrobię farbę, przebiorę się w kombinezonik, żeby się nie ubrudzić dość tą farbą. Muszę sobie zlać posadzkę, żeby mi się tutaj nie kurzyło. Jakie warunki mamy, takie mamy, malarskie, wiadomo, nikt z tego nie będzie robił Ferrari, ale żeby jakoś to miało po prostu ręce i nogi. No. I tak to się prezentuje, urabiam sobie farbę. Tutaj mam jeszcze taki fajny pojemniczek. Odmierzymy sobie wszystko, jakieś proporcje zrobimy. I będziemy to malować. Chcę pomalować to, żeby to gdzieś przeschło, powiedzmy z godzinkę. I jeszcze drugą warstwę położyć, nie będę robił podkładu. Może ktoś będzie tam wpisał w komentarzach, czemu podkład. Nie robię podkładu, tutaj większość rzeczy jest w starej farbie, że tak powiem. No wiadomo, że blok silnika jest praktycznie oskubany z możliwej farby, jaka na nim była. I co? Pomaluję, co będzie, to będzie. Wiadomo, że i tak się gdzieś tam obłupie wszystko, to jest normalne. Ale cóż, o, fajny kolorek już się wyrobił. Wleję sobie do pojemniczka, do tego rozcieńczalnik, to tamto, siamto. Dobrze, gdzieś z tyle, bo i tak mi to jeszcze nie zmieści mi się wszystko po dodaniu chyba tych jeszcze do uszlachetniaczy, że tak powiem. Tu mamy utwardzacz. Utwardzacz jest, dolejemy utwardzacza. O, gdzieś z tyle. Dobra. I do tego jeszcze rozpuszczalnik. Biorę to na oko, także wiecie. No i mieszamy. Musi być rzadka farba, żeby to do pistoletu było fajnie. Kotek przyszedł fajnie. Psikało. Powinno być. No, no mogłem w sumie tam to dolać resztę, ale tak będzie trzeba dorabiać, tak będzie trzeba dorabiać. Dobrze wymieszać.
Dobra, ubiorę się, kombinezonik i widzimy się za chwilę. No to co, zaczynamy ten. To przedstawienie, że tak powiem. Dobra. Ognia. Jakby tu zacząć. Kurde. Co źle. A w sumie się mało co różni tutaj tego kadłubu, bo kolor. No dobra, lecimy.
Tak więc na początku, czekajcie. Tak więc na początku widzieliście, jak malowałem ursusika. No teraz już trochę przeskok w pracach przy nim. No kamerki nie miałem, bo Karol nagrywał tam poczynania na nowych dzierżawach. Co się zmieniło? No koła wjechały do 60-tki. Zamontowany jest cały układ chłodzący, nowe przewody zostały wrzucone, chłodnica, jak mogliście zauważyć z wcześniejszych filmików, była nowa, tutaj trochę osłonka odświeżona, okablowanie tych przewodów tutaj do wspomagania, tak na razie poprowadziłem, kupiłem jeszcze taką spiralę ochronną, żeby się po prostu przewody nie przecierały. To na razie tutaj tak to wygląda. Jeszcze to trochę ulegnie zmianie, jak kabina siądzie, to wtedy się tutaj dokładnie to po prostu powiąże tutaj do kabiny, żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby jakoś nie dyndało. No tutaj trochę natrytytki, wiadomo, ale się trzyma. Bak założony. Teraz zostało mi ustawić jeszcze siłownik. Będzie trzeba ustawić, żeby wszystko miało ręce i nogi. Założyć akumulatory. Przymocować mocowania do kabiny. Jeszcze tutaj wspornik wjechał nowy do siedzenia. Siedzenie tam jest nówka sztuka, ale to dowiecie się w kolejnych odcinkach. Tutaj pomalowałem tak fajnie i farbą, żeby było tutaj widać, jakie biegi. No i co więcej, skrzynki czarne, zaczepy też czarne, no jeszcze nie domalowane niektóre, ale to na razie jest ten górny założony. Co jeszcze? Felg nie będę malował, bo były malowane 2 lata temu. Jak będzie chwila, może na przyszły sezon je się wypiaskuje. Kurde. Ajajajajaj. Może na przyszły sezon się je wypiaskuje. Wspawałem nowe kule, nowe uchwyty do ramion. Wspawałem, bo moje były dość mocno zużyte, te jajka. No i to nowe wleciałem. Wleciało, zostało pomalowane. Jutro może kabina wjedzie na 60, o ile się po prostu z tym wyrobię. Alternator będzie jeszcze trzeba tutaj skręcić. Zalać zalać już. Zalać już chłodnicę płynem. Olej jeszcze jest, ten co był, co się docierał. No ogólnie zrobiła już chyba 15 motogodzin. Będzie trzeba po prostu jeszcze wymienić olej. I filtr mam kupiony nowy, zaleję znowu olej do silnika. Polata sobie w sianokosach troszeczkę, tam przy rotacyjnej mojej, to tam ona w ogóle nie będzie tego odczuwała praktycznie. I znowu później na jesień jest taki plan, że znowu wymienię po prostu olej na prace polowe, takie już sianie i w ogóle. W skrzyni to prawdopodobnie na nowy sezon, czyli wiosną wymienię też olej, bo wiadomo, skrzynia też się dotrze, szkoda też tej pompy hydraulicznej, żeby zasysała ten olej z opiłkami. Także takie są plany. A jak to wyjdzie, no to będziecie widzieć na filmikach. Co jeszcze będzie zamontowane? Będzie zamontowane inne będzie palenie. Na pewno inny kokpit. Trochę kokpit się zmieni. Dojdzie kilka nowych zegarków. Kilka zegarów odejdzie. I tak. Ujęcie trzecie. Małe były problemy techniczne, ale tak. Dobra, powtórzmy nasz dialog. Likwiduję gospodarkę, sprzedałem tą kabinę Karolowi. Przyjechał wczoraj kupiec, wziął 60,
pierdzielę, mówię, przy takich cenach ropy nie opłaca się robić. Tak. Ale bizona kupimy. Kupimy bizona. Stachu pójdzie do hokejsa nowego. 95 koni. Tak. Pół przespawamy na pieński i będzie. No, a co zamian za to kupiliśmy? Kupiliśmy taki fajny samochód. Bo kiedyś byli. Klasa, kurwa. Nówka, klima, sztuka. Wygląda. Wszystko jest. 500 koni. 500 koni. Jesteście gotowi? Jest nasze Ferrari rolnicze. Z naglaka. Tak. Na górze i co? Założyliśmy dzisiaj kabinę tutaj z tym osobnikiem i ze świagrem. Ciężko było. Trochę żeśmy musieli spuścić powietrza w kołach, bo no tutaj było za nisko była kabina podniesiona. No ale tak. Założona. Już jest lepiej. Lepiej to wszystko wygląda. Teraz to, co cygryski lubią najbardziej, czyli elektryka i modzenie jakieś tam, bo tam będzie Stacho jeszcze kilka będzie przeróbek. Stacho lubi ten sport. Na kokpicie. Tak, kilka będzie przeróbek na kokpicie. Kabelki. Kabelki. To są dwie fazy. No jak? Trzy, a co za różnica? I tak. Detailing został. Detailing. No nie, no jak elektryka już siądzie, to wtedy detailing można robić. No to jeszcze trochę zostanie, no maskę trzeba będzie założyć. I co? I tyle, no. Jedziemy jeszcze dzisiaj oględziny robić. Maszynę FMZ Płock. Zobaczymy, co to będzie. Bo w naszych rejonach no jest po prostu masakra. A jak jest, to za 50 koła, nie? Zmieniłem i no i tak rewelacji nie ma. I 60 hektarów robi. No. I tak rewelacji nie ma podobno. Wszystko w nowości, tak? 60 hektarów i wszystko w nowości, panie nieruszane. 91 to no. Tam to fajnie, no ale no nie za te pieniądze, no nie szukujmy się, także 25 to możemy dać maksymalnie za tego sprzęta przy tych cenach złomu, nie? Jak rok temu, jakbyśmy dwa lata temu szukali, to myślę, że za 25 to byśmy kupili takiego chrupeczka, że było luks. Wtedy kombaj 10 koła na złomie był warty, a nie 20 prawie jak dzisiaj, nie? Dokładnie. No i co? No to dzisiaj się żegnamy przy tym odcinku. Ja daję Karolowi kamerę. Będzie kamerował dalsze wzmagania z dzierżaw. Będzie tam coś tam. Zsiał ubin. Będę siał ubin na popląd raczej, bo się go nie zbierze. No i co? Popadało nam wczoraj 25 litrów aż. Także trochę odżyją te zboża i może 5 ton sypnie pszenica i pokażemy filmik, jak Karol będzie tańczył, kiedy pszenica da 5 ton. Jest filmik nagrany już wyrzucony, będzie żniwa jak da 5 ton. Dobra, także to by było na tyle. Coś jeszcze powiesz do widzów? No nic, żegnamy się i trzymajcie kciuki za dziś wieczór. I napnij bicka jeszcze. Nie ma co, bo spadło. Nie, dobrze jest, dobra. Spadła, bo na ja nie będę napinał, mogę o. Napiąć przed ramię. Dobra, no to widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę. I strzałeczka. Yo.